Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno. On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął rękę i ręka jego znów stała się zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz naradzili się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Trwamy już w liturgicznym okresie zwykłym. Skończył się czas wielkanocny, minęło Boże Ciało. W sumie to prawdopodobnie duża część z nas myśli o wakacjach. Jednocześnie Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia, przypomina nam pewną sytuację związaną z szabatem. Szabat dla Żydów, czyli sobota, jest dniem świętym. Ten dzień ma być dniem poświęconym Bogu, dniem, w który należało czcić Boga, oddawać Mu chwałę i odpoczywać. Przez to Izraelici potwierdzali, że zależy im na przymierzu z Bogiem, że chcą zaprzestać załatwiania swoich codziennych spraw, aby ukazać, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. On jest tym, który wszystko stworzył i też te wszystkie sprawy nad tymi wszystkimi naszymi sprawami czuwa. Problemem i źródłem konfliktów w Ewangelii, o których usłyszeliśmy, Jezusa z faryzeuszami, było to, że faryzeusze z góry z założenia chcieli Jezusa odrzucić, pozbyć się Go ze swojego życia, ze swojego społeczeństwa. Nawet jeśli widzieli uzdrowienie, to nie chcieli zaakceptować cudowności tego wydarzenia, ale próbowali wykazać, że Jezus przekracza przykazania. Słowa, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, że Syn Człowieczy jest Panem szabatu, nie oznaczają tego, że my sami możemy ustalać co nam pasuje w kontekście chociażby właśnie przykazania święcenia Dnia Świętego. W tym fragmencie Pan Jezus chce nam pokazać, że mamy przede wszystkim Jemu dać swój czas. Dla nas jest to tym dniem świętym, jest oczywiście niedziela. Jeżeli ktoś nie chce Jezusa w swoim życiu, to zawsze znajdzie powód, żeby po prostu tego miejsca, tego czasu mu nie dać. Jednym powodem może być zmęczenie, innym zła pogoda. Ktoś powie, że ma daleko do kościoła, ktoś powie, że dzieci przyjeżdżają i nie ma kiedy pójść, ktoś powie, że ksiądz nie jest fajny w kościele i tak dalej. Tych powodów można zawsze znaleźć mnóstwo, jeśli no nie chcemy uczestniczyć Eucharystii, w ten sposób jednoczyć się z Chrystusem. Jeśli jednak dajemy czas Chrystusowi, szczególnie w dzień święty, dzień, jakim jest niedziela, to On będzie nas uzdrawiał. Tak jak tego człowieka z uschniętą ręką sprawi, że nasze ręce staną się znów zdrowe do tego, aby czynić dobro i służyć bliźnim. I jednocześnie ten wstęp, który usłyszeliśmy o tym, że apostołowie, uczniowie Jezusa mogli posilić się w szabat, pokazuje nam, że właśnie Pan Jezus, kiedy dajemy Mu czas, kiedy dajemy Mu przestrzeń w naszym życiu, niczego nam nie zabiera, ale daje nam jeszcze w nadmiarze, więcej niż moglibyśmy się spodziewać. Amen.